sprzedaliście te nieruchomości za kwotę ponad 189 milionów. Mówimy o trzech nieruchomościach, które są wypisane w uzasadnieniu projektu tej uchwały na odwrotnej stronie. Zbycie tych nieruchomości, sprzedaż tych nieruchomości przez szpital na rzecz Grudziąckich Inwestycji Medycznych umożliwi zmniejszenie długu szpitala i zmianę sytuacji finansowej szpitala w roku 2016. Zmiana sytuacji finansowej szpitala w roku 2016 umożliwi z kolei pokrycie długu za rok 2015, jak również za rok 2016. Kwota jest, kwota 189 milionów jest zaproponowana przez operat szacunkowy, przez rzeczoznawcę według wartości rynkowych. Nie mówimy o nakładach, które są poniesione na budowę tych trzech budynków, natomiast mówimy o wartości rynkowej. Budynki macie Państwo, jakie to są budynki? Macie Państwo na załączonym zdjęciu, są to trzy budynki w sumie o powierzchni, proszę Państwa, łącznie, tam są pojedynczo, o powierzchni 16 116 metrów kwadratowych. Budynki stoją na działce, która została przez gminę sprzedana do szpitala, czyli budynki są również własnością szpitala. Szpital chce sprzedać te budynki trzy razem z gruntem, który wcześniej był gruntem Grudziąckich Inwestycji Medycznych. Jak wspomniałem wcześniej, transakcja ma również duży wpływ na projektowany budżet naszego miasta w roku 2017. Rada Społeczna Szpitala podjęła decyzję, odmówiła jakby wydania opinii na temat tej transakcji, czyli zbycia nieruchomości i obiektów do IGU, a jak wiadomo, opinia jakakolwiek, pozytywna czy negatywna, ale jakaś jest ustawowo wymagana. Ponieważ taka rada uznała, że nie otrzymała elementarnych, podstawowych materiałów, które byłyby konieczne, aby podjąć taką odpowiedzialną decyzję, zdecydowała, że będzie procedowała tę opinię po otrzymaniu materiałów, które zostały wymienione, i odbędzie się to w najbliższym możliwym terminie, kiedy te materiały zostaną otrzymane, czyli na następnym posiedzeniu Rady Społecznej. W związku z tym, nawet jeżeli dzisiaj taka uchwała byłaby podjęta, to będzie dotknięta wadą prawną, jaką jest brak opinii Rady Społecznej Szpitala, która, tak jak powiedziałem, na zbycie szpital musi. Mianowicie każe się nam decydować, podejmować decyzję o ogromnej kwocie, o transakcji wartej 190 milionów złotych, nie dostarczając żadnych elementarnych, podstawowych materiałów, które pozwoliłyby taką decyzję podjąć. Okazuje się, że w ostatni czwartek dokonano transakcji między GIM-em a szpitalem, gdzie GIM sprzedał grunt, który kilka lat temu wnieśliście Państwo do GIM-u jako apel. Ten grunt jest obciążony 300-milionową hipoteką na rzecz Siemens Finance pod jako zabezpieczenie 150-milionowej pożyczki, którą GIM otrzymał. Dzisiaj jakby do pełni dysponowania tym gruntem, tą nieruchomością i tym, co na tej nieruchomości się znajduje, to właśnie było to, że GIM był co prawda właścicielem nieruchomości, gruntów, natomiast na gruncie nakłady poniósł szpital. Dzisiaj po tej decyzji ma to stać się, trafić w jedne ręce do spółki Grudziąckie Inwestycje Medyczne. Oczywiście jest to transakcja o niezwykłej wręcz skali zagrożeń. Dlaczego? Dlatego, że
GIM jest spółką, która praktycznie nie ma dochodów. Nie ma zagwarantowanej sytuacji, że będzie w stanie te długi, które ma, będzie w stanie obsługiwać i spłacać. W związku z tym jest jakby absolutnie niezbędne czy konieczne, aby spółka GIM miała zagwarantowane, stałe, kilkunastoletnie dofinansowanie na poziomie kilkunastu milionów rocznie. Póki co takiego zagwarantowania nie ma. Mówi się o pewnych obietnicach, mówi się na to pan marszałek, coś tam, prawda, może dorzuci albo ktoś inny, ale my wykonujemy operację, która będzie miała bardzo praktyczne konsekwencje. Puszczamy do spółki o bardzo niepewnej dzisiaj sytuacji 190-milionowy majątek. Tego w takim trybie zrobić nie wolno. Państwo radni, no wszystko co dostaliśmy, to jest porządek obrad, to jest treść uchwały i trzyzdaniowe uzasadnienie. No moim zdaniem to jest kpina, żeby na takiej podstawie podejmować tak poważne decyzje dotyczące sprzedaży znacznej części majątku szpitala. Właściwie jedynym dochodem, o jakim może mówić spółka, no, który jakoś będzie pewny, to jest ten dochód, który, jak zapewnia prezes i dyrektor szpitala, będzie uzyskiwała z dzierżawienia tego nabywanego właśnie od szpitala majątku szpitalowi. Dzisiaj pan dyrektor mówił, że to będzie dochód rzędu miliona, może półtora miliona złotych. Mówi się, że będzie wynajmował te obiekty za 5 zł, czy tam 10 zł, nie wiem dokładnie ile. Otóż, panie prezesie, ja nie wiem, jak pan obroni tego typu, ponieważ jest mowa o tym, że szpital ma wynajmować te pomieszczenia na warunkach rynkowych. Zapewniam pana, że wynajem pomieszczeń w Grudziądzu to nie jest 5 ani 10 zł za metr kwadratowy. Ja już kwadraty widziałem, że jak pan dyrektor da 5, to ja dam 7,50. I proszę mi wynająć, będzie to bardziej rynkowe, prawda? W związku z tym nie wiem, czy będzie pan w stanie obronić rynkowość tej dzierżawy, bo przecież rynkowa powinna być taka dzierżawa, która zapewni spółce obsługę i spłatę ciążących na niej zobowiązań. A tych zobowiązań, jak pan sam wie, nie jest milion czy półtora miliona rocznie, tylko kilkanaście milionów rocznie. W związku z tym nie wiem, czy potrafi pan się wybronić przed zarzutem działania na szkodę spółki. Ale to jest jakby problem, którym się pan będzie martwił w momencie, kiedy będzie pan podpisywał taką umowę ze szpitalem. Póki co, tym, na czym my powinniśmy się pochylić, to przede wszystkim powinniśmy zażądać kilku podstawowych, elementarnych dokumentów. Takich jak akt notarialny transakcji, która dwa dni temu została z jakichś powodów dokonana w kancelarii prawnej notarialnej w Warszawie. Ja ten akt mam, zdało mi się go na Radzie Społecznej wybawić, czy tam otrzymałem, dlatego myślę, że co prawda pan prezydent twierdzi, że co mi przyjdzie z czytania takiego aktu. No, przyjdzie, ja mam, umiem czytać, potrafię też czytać ze zrozumieniem i nawet taki język jak język aktu notarialnego też sobie z tym poradzę. Myślę, że wielu innych radnych też chciałoby taki akt notarialny zobaczyć, zanim podniesie rękę za 150 milionami, 190-milionową transakcję. Poza tym chciałbym zobaczyć coś, czego podobno częścią ma być ta transakcja, o której się mówi. Otóż proszę państwa, my o planie restrukturyzacji długów szpitala, to my słyszymy już niemal 2 lata. I wiemy, jak wiele tam było kłamstw, fałszerstw, oszustw, prawda, wojewoda, marszałek przejmował, no cuda nie widać się działy i czegoś takiego nie ma, proszę państwa. Dopóki nie zobaczę takiego dokumentu, który można by uznać za realny plan restrukturyzacji szpitala,
to opowiadanie o tym dłużmy między bajki. Tylko że teraz ma się stać coś, czego już niestety, jeżeli istnienie tego planu okaże się bajką, to niestety cofnięcie tej transakcji, którą mamy dzisiaj podjąć, już możliwe nie będzie. Po pierwsze, no jutro się pan przekona, że w planie budżetu na rok 2017, w projekcie budżetu, w wieloletniej prognozie finansowej do roku 2031 jest zabezpieczenie kwoty 13 milionów rocznie na dokapitalizowanie spółki Grudziądzkie Inwestycje Medyczne. Spłata kredytu w tym samym okresie do 2031 roku to właśnie to jest taka kwota około 13 milionów, niespełna 13 milionów rocznie. Też chciałbym pana radnego poinformować, że ceny dzierżaw na działalność medyczną są ustawowo mniejsze niż inna działalność rynkowa. I tak na przykład w Grudziądzu działalność medyczna związana z podstawową opieką zdrowotną, gdzie niektóre spółki dzierżawią od Grudziądza budynki, najwyższa kwota jest 4,75 za metr kwadratowy. Przypominam jeszcze raz, ustawowo zmniejszona kwota na działalność medyczną. Cena 10 zł na przykład, o której wspomniałem na posiedzeniu Rady Społecznej, pochodzi z dzierżawy budynków szpitala od innej firmy we Wrocławiu. Ja nie mówię, jaka ta cena będzie, bo to jest kwestia ewentualnych negocjacji pomiędzy spółką a szpitalem. Ja tylko mówiłem kwoty od do. Ja powiem tak, oczywiście dokapitalizowanie spółki jest możliwe również przez inne podmioty samorządowe. Nie oczekuję dokapitalizowania. To jest najprostsza forma przeznaczenia środków finansowych poprzez nabycie udziałów spółki. Taką formę chciałby wykonać w taki sposób dokapitalizowania pan marszałek, ale oczywiście zobaczymy dopiero, jak to będzie. Ale takie deklaracje pana marszałka są i wiem, że odpowiednia uchwała ma wstanąć na sesji 26 listopada na sesji sejmiku. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie pan marszałek publicznie w różnych układach zobowiązał się do dokapitalizowania spółki. Szanowni Państwo radni, oczywiście nigdy nie jest dokumentów, uchwała jest prosta i jest załączoną mapką. Natomiast wszystkie operaty szacunkowe, no nie sposób dołączyć. Nie sposób dołączyć aktu notarialnego do tej uchwały. To możemy jedynie Państwa tu poinformować o wszystkich szczegółach publicznie. Każde słowo jest zapisywane na magnetofon i przekazywane potem do protokołu. Jest to wszystko tu oficjalne, o czym my mówimy. Podjęcie tej uchwały w dniu dzisiejszym spowoduje dalsze sprawy związane z restrukturyzacją. Dalsze. To będzie drugi etap. Tak jak powiedziałem wcześniej, negocjacje z bankami o pozyskaniu kredytu na restrukturyzację. Nie podjęcie, jest przewleczenie sprawy na jakiś nieokreślony termin i wpłynięcie na funkcjonowanie szpitala. Apeluję do Państwa radnych o podjęcie tej uchwały w dniu dzisiejszym. Pokazuje, jak niewielka część tych dochodów jak niewielką część swoich kosztów finansowych będzie pokrywał im z tej działalności, z tej dzierżawy. To jest jedno. Natomiast bardzo realne jest to, że to mówi do 31 roku, o 13 milionów rocznie. To poniekąd pokazuje część tej katastrofy, do której Państwo doprowadziliście. Tę część ma przejąć miasto. Ja nawet się od tego nie odżegnuję od razu i nie neguję zupełnie tego pomysłu, tylko uważam, że ta operacja musi być bardzo starannie przygotowane i zabezpieczone. To jest raz, żeby ten majątek nie stał się bardzo szybko łupem wierzycieli, którzy go wyegzekwują. To jest raz. Natomiast druga rzecz, to proszę Państwa, bałbym się jeszcze jednej sytuacji. Do tej sytuacji, Panie Prezydencie, doprowadziła Pańska polityka i polityka dyrektora Nowaka.
Mówienie o restrukturyzacji, mówi Pan o marszałku, coś tam obiecał i tak dalej, my usłyszeliśmy, czy ja bym spytać, gdybym był złośliwy, to bym spytał, jak zaawansowane są prace Pana Marszałka nad przejęciem szpitala, bo bodajże po półtora roku temu byliśmy informowani, że zostało to, czy nawet w tym roku, że takie działania zostaną podjęte, więc to na razie odłóżmy to, co Pan Marszałek obiecał, czego nie obiecał, na piśmie rozumiem, nic nie mamy. Proponuję o tym nie rozmawiać, dopóki czegoś takiego nie będziemy mieli. Natomiast jest inna sprawa. Mówi się o tym, że dokonanie tej operacji, czyli de facto wrzucenie tych długów do miasta i objęcie przez miasto, jakby podjęcie obowiązku dokapitalizowania spółki GIM, da możliwość zaciągnięcia kredytów restrukturyzacyjnych. Komu? Dyrektorowi Nowakowi Szpitalowi. Proszę Państwa, przez ileś lat nikt nie upilnował tego szaleństwa kredytowego, które dzisiaj próbujemy rozwiązać. Przez ileś lat ktoś biernie przyglądał się temu, jak zaciągano kredyty w lichwiarskich firmach. I dzisiaj Państwo uważacie, że możemy ze spokojem pozwolić, aby zaciągano kredyt i wierzyć w to, że tym razem ktoś tego upilnuje? Nie. Za moment możemy się obudzić z sytuacją, że miasto ma do spłacenia 190 milionów w imię, ale szpital ma dług rzędu 500 milionów. W takiej sytuacji też się możemy obudzić. Nie boicie się tej sytuacji? Oto umowa bankowa na tym będzie tak skisana, więc tu nie ma absolutnie najmniejszej wątpliwości, że tak będzie. Pan wspomina też o kredytach lichwiarskich. Kredyty lichwiarskie pan dyrektor nie zaciągał na ochotnika. Kredyty lichwiarskie były konsekwencją przejmowania faktur, które nie były faktury, czyli od dostawców do szpitala, które nie były zapłacone w terminie 30 dni i to były głównie faktury, które miały duży wpływ na ratowanie zdrowia i życia mieszkańców. I te faktury wykupywały firmy finansowe, które te właśnie faktury kredytowały w bardzo wysokim procencie, 8-10%. Będzie pan zadowolony. Proszę Państwa, pan dyrektor poprosił Radę Społeczną o opinię. Rada Społeczna własną decyzją takiej opinii nie podjęła. Ja dzisiaj na gorąco nie wiem, jakie będą skutki prawne, gdyby bez procedowania, bez tej opinii. W każdym bądź razie pan dyrektor poprosił o taką opinię i Rada własną decyzją tą opinię odsunęła. Urzędu Miasta, którzy zdając sobie z tego sprawę, że ta uchwała nie ma opinii Rady Społecznej Szpitala, czy nie sądzą, że ta uchwała w ogóle nie powinna być procedowana i panie przewodniczący, czy zgodnie z tym, co Rada Społeczna Szpitala sugerowała, aby zdjąć, aby nie głosować dzisiaj na tym i przenieść to zupełnie na inny dzień, na inny moment, aż wszystkie te dokumenty spłyną, ale przede wszystkim też, panie przewodniczący, no chyba opinia prawna w tej kwestii, czy możemy głosować nad taką uchwałą, która tej opinii nie ma, czy też nie. Bo z tego co wiemy, szanowni państwo, zdają sobie doskonale z tego sprawę, że pan prezydent i jego zastępca wielokrotnie wchodzili w tematy, które były śliskie i które mówiono nam, że są zgodne z prawem. Okazywało się, że zgodne z prawem nie były. Wniosek pana prezydenta o zwołanie sesji. Pan prezydent zadecydował, jaki projekt uchwały jest przedstawiany. Pan prezydent Waży decyduje, czy ten projekt będzie dalej procedowany i w tym wypadku do szanownej rady leży decyzja, czy taka uchwała zostanie podjęta. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest procedowanie nad tą uchwałą. Uważamy, że procedowanie nad tą uchwałą w trybie sesji nadzwyczajnej i przy takim bardzo ograniczonym dostępie do informacji jest błędne, jest niepoważne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mówimy o bezpieczeństwie tej transakcji. Dlatego, że ta transakcja, ona może być przeprowadzona, tylko mówimy o pewnym zestawie bezpieczników i to dzisiaj powinniśmy otrzymać cały pakiet uchwał, które powinny być związane z tym przeniesieniem nieruchomości do GIM-u. O tym wspominał już pan radny Wiśniewski, mówię tutaj o uchwale o WPF-ie. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta spółka przez kolejne 15, 15, 20 lat będzie wymagała dokapitalizowania na poziomie 15, być może 13 milionów złotych. I to powinno się znaleźć w uchwale WPF.
Po drugie, jeżeli nic nie zmienimy w samym szpitalu, nie dokonamy tam restrukturyzacji, nie dokonamy zmiany statutu, a to też musi się odbyć w drodze uchwały Rady Miejskiej, statutu, w którym zostanie zapisane zasady tworzenia planu finansowego, takiego planu, który będzie realistyczny, który będzie, nie będzie dwustronicowy, ale będzie rzeczywiście zakładał wszystkie aspekty funkcjonowania szpitala, to istnieje zagrożenie, że za pół roku, za rok okaże się, że szpital z tych 300 milionów złotych po oddłużeniu będzie miał na koniec roku kolejne 350 milionów. Więc musimy, powinniśmy, żeby odpowiedzialnie procedować nad tą uchwałą, powinniśmy podjąć cały zestaw uchwał, które będą bezpieczne dla funkcjonowania GIM-u, bezpieczne dla funkcjonowania szpitala i także miasta. Także trzeba jasno powiedzieć mieszkańcom o pewnych niebezpieczeństwach, które idą są związane z tą uchwałą. Mówię tutaj chociażby o możliwości upadłości GIM-u. Pan prezydent powiedział o podpisaniu umowy na preferencyjnych warunkach, jeżeli chodzi o dzierżawę. Ale pamiętajmy, majątek GIM-u został wyceniony rynkowo na gigantyczną kwotę, 190 milionów złotych. A dzierżawa tak naprawdę jest na bardzo skromnym poziomie. Co to oznacza dla GIM-u? Dla GIM-u oznacza to, że zwrot z tej inwestycji następuje po 150 latach de facto. Czyli patrząc na to w sposób taki biznesowy, podpisanie takiej transakcji jest to... w normalnych realiach rynkowych jest po prostu niemożliwe. Dlatego z góry wiadomo, że GIM musi funkcjonować, czy musi żyć z dokapitalizowania miasta. I to jest bezpieczeństwo funkcjonowania tej spółki. Jeżeli okaże się, że za kilka miesięcy zabraknie na funkcjonowanie tej spółki, to oznacza, że tą spółkę mogą przejąć wierzyciele, a z tego mogą wypływać kolejne konsekwencje dla szpitala, bo wtedy dzierżawa nie będzie za 5 zł, tylko będzie za 105 zł. I to koszty dzierżawy będzie musiał ponieść szpital. Więc musimy mieć świadomość tego, że podejmowanie tej decyzji przy tak nikłej wiedzy i nikłych informacjach czy dokumentach, które zostały nam dostarczone w trybie sesji nadzwyczajnej, jest w mojej ocenie nieodpowiedzialne. Pan, bo pan bierze na siebie odpowiedzialność, czy ta uchwała jest zgodna z prawem, ale z drugiej strony zadałem pytanie też biurowi prawnemu, czy ta uchwała bez opinii społecznej Rady Szpitala jest zgodna z prawem i chciałbym uzyskać odpowiedź. Bardzo mogę prosić o pana pracę, czy pan kierował odpowiedź. Nie wyobrażam sobie. Jest ustawa wydana. Nie wyobrażam sobie, aby Rada Społeczna, nie wydając, mogła blokować wasze działania. Proszę sobie wyobrazić, że nigdy nie zostanie wydana taka opinia i w tym wypadku nigdy byście państwo nie mogli podejmować uchwały. Tutaj Rada Społeczna miała szansę na posiedzeniu wydać opinię, nie skorzystała z tego prawa. Także w mojej ocenie, jeżeli państwo będziecie podejmowali uchwałę Rady Miasta, nie widzę podstaw do zakwestionowania waszej... Jedynym motywem wystąpienia o sesję nadzwyczajną, jaki mi przyświecał, to była chęć jak najszybszego rozpoczęcia procesu regulowania zadłużenia szpitala. Myślę, że dla dobra mieszkańców i dla jasności naszego budżetu. Budżet, jak tu było już wcześniej wspomniane na posiedzeniu komisji, jest przekazywany państwu radnym do dnia jutrzejszego i tak samo Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Ustalenia związane z rozpoczęciem procesu restrukturyzacji, są dla konstrukcji budżetu na rok 2017 niezwykle istotne. Oczywiście z punktu widzenia formalnego pan przewodniczący Komisji Budżetu ma rację, mówiąc, że termin jest w wyjątkowych wypadkach do końca stycznia i ten termin może być uznany jako wyjątkowe wypadki. Ale powiem tak, proszę państwa, oczywiście będąc dzisiaj na posiedzeniu Rady Społecznej, zapisaliśmy, jakie Rada Społeczna oczekuje dokumenty, żeby dostarczyć.
Mam przeświadczenie, a niemal jestem pewien, że jakie dokumenty bym nie dostarczył, to i tak Rada Społeczna, przynajmniej część Rady Społecznej, będzie chciała nowe dokumenty po to, żeby to przedłużyć. Proszę Państwa, na posiedzenie Rady Miasta w grudniu przedłożymy Państwu Radnym zmianę statutu. Przygotowanie do nowego statutu, do zmian w statucie szpitala już są w toku. Zwróciliśmy się jakiś czas temu do różnych organizacji i instytucji z prośbą o uwagi, a i Regionalna Izba Obrachunkowa w ostatnim tygodniu przysłała dokument, w którym uważa, że decyzja Rady z 2012 roku, kiedy to zmieniła się ustawa o działalności leczniczej, powinna być zmieniona bardziej szczegółowo. Więc te przygotowania będą Państwu przekazane jako projekt uchwały zmiany statutu w grudniu. W grudniu chciałbym przypomnieć, mamy dwie planowane sesje. Pierwsza jest około połowy grudnia, a druga 28. Myślę, że 14 i 28. I na jednej z tych dwóch sesji oczywiście wcześniej musi być opinia Rady Społecznej, jeżeli chodzi o statut. Zostanie Państwu ten statut przedstawiony. Natomiast dokumenty, jakie dzisiaj zażyczyła sobie Rada Społeczna, zostaną Państwu dostarczone i myślę, że no więcej, nie wiem, o jakie dokumenty chodzi. Spytam się jeszcze niektórych członków, o jakich dokumentach mówimy, bo dzisiaj było to wymienione na posiedzeniu Rady Społecznej, jest to zaprotokołowane. I te dokumenty postaram się dostarczyć, chociaż, tak jak pan mecenas wspomniał, obsługujący dzisiejsze posiedzenie, mogę sobie wyobrazić, że zawsze będzie za mało dokumentów i zawsze będzie odsunięcie tematu na przyszły czas. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę głosy Państwa radnych, wycofuję mój wniosek o nadzwyczajną sesję. Mówienie o tym, że ile bym dokumentów nie dostarczył, to zawsze będą żądane kolejne, to proponuję sprawdzić, bo problem polega na tym, że Pan posłuchuje się logiką, w takim razie nie dostarczy żadnego dokumentu, ponieważ ani Rada Społeczna Szpitala, ani Rada Miejska, która miała teraz decydować, tak naprawdę nie dostała nic. Poza projektem uchwały nie dostała nic. Ale dobrze, że to zostało wycofane. Natomiast proszę Państwa, nam wiem, że przygotował wniosek do Pana Przewodniczącego, Pan Radny Grabowski, Przewodniczący Komisji Budżetu. I myślę, że jakkolwiek ten wniosek, jak rozumiem, nie będzie zgłoszony, bo jest bezprzedmiotowy, to miałbym jednak taką propozycję, ponieważ w tym wniosku, oprócz szerokiego, dobrego, solidnego uzasadnienia, jest bardzo dużo rozsądnych propozycji dotyczących tego, co należałoby zrobić, czy jak widzimy ewentualną procedurę dalszego postępowania w sprawie szpitala. I dlatego, jeżeli Pan Przewodniczący Grabowski pozwoli, to złożyłbym wniosek o to, aby projekt tego wniosku, łącznie z tym uzasadnieniem i z tymi 10 punktami, został dostarczony wszystkim radnym, bo nie wiem, czy wszystko otrzymają. Został dostarczony. Dobra, to w takim razie sprawa jest bezprzedmiotowa. Nie wiedziałem, jednak chce Pan coraz więcej dokumentów. Znaczy, przed chwilą to powiedziałem, że będą znowu wymyślane jakieś dokumenty i chce Pan coraz więcej dokumentów. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy ja odpowiem już, bo zostałem wyjazdem wywołany. Tak? Przepraszam. Bardzo proszę Panie Radny. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Rzeczywiście to ja pisałem wspólnie z Radnym Grudminem, wykorzystując ten długi weekend. Jakby postaraliśmy się spisać w naszej ocenie 10 niezbędnych warunków, które czynią tą transakcję, o której dzisiaj mieliśmy dyskutować, bezpieczną. I także wpływają na zmianę polityki finansowej w szpitalu. Uważamy, że powinniśmy dyskutować nad całym zestawem, pakietem uchwał i działań, które są niezbędne dla powodzenia tej transakcji i bezpieczeństwa jej i dla miasta, i dla GIM-u, i dla szpitala. Dlatego zachęcamy Państwa radnych, pana prezydenta oczywiście, do zapoznania się z tym. Zrobiliśmy to z naszą wiedzą i doświadczeniem, które i materiałami, którymi dysponowaliśmy w
sposób taki, jak najlepiej. Nie bardzo dobrze. No, tak.